Siemanko YouTube, witam Was w kolejnym odcinku Pytań i Odpowiedzi. Na dzisiaj krótkie pytanie. Czy można jeść ryż i ziemniaki na redukcji? I mam niepiszący długopis. Zaczął. Prosta i krótka odpowiedź brzmi tak. Ja bym wręcz powiedział, że ziemniaki są najlepszym wyborem na redukcji, dlatego że mają bardzo dużą objętość. Jeśli jest tak, że jesz bardzo mało kalorii, no bo taki masz metabolizm i w trakcie redukcji po prostu schodzisz z węglowodanami bardzo nisko, to ziemniaki są takim pokarmem, który zapewni Ci po prostu to, że będziesz najedzony, a jednocześnie nie zjesz zbyt dużo węglowodanów, gdyż ziemniaki mają, w zależności od tego, czy są młode, średnie czy stare, od 12 do 16 gramów węglowodanów na 100 gramów tylko. Więc w momencie, kiedy ja na przykład teraz jem 2700 kalorii, mogę zapomnieć o ziemniakach, bo po prostu bym się przeżarł. I ja w tym momencie jem tylko ryż. Co do tego, czy biały, czy brązowy, czy tak dalej, to jest tak, że składniki odżywcze zawarte w białym ryżu są łatwiej dla organizmu dostępne, a te w brązowym ryżu się wolniej uwalniają, jest ich trochę więcej. No i to było na tyle, tak? Więc idealną mieszaniną byłby po prostu ryż biały z brązowym pół na pół. Tak więc podsumowując, tak, możesz jeść ziemniaki w trakcie redukcji. Nieprawdą jest, że mają wysoki indeks glikemiczny, dlatego że indeks glikemiczny ustala się na czczo, podając osobie, na której się prowadzi badanie, 100 gramów węglowodanów pochodzących z danego źródła, czyli w przypadku ziemniaków 630 gramów ziemniaków, przez następne 3-4 godziny ta osoba nie je nic. I wtedy dopiero mierzy się poziom cukru we krwi. Powiedz mi, ile razy jesz 630 gramów ziemniaków na czczo, nie jedząc nic przez następne 4-3 godziny? Tak więc indeks glikemiczny jest ciekawostką. Jeśli zjesz ziemniaki z jakimkolwiek innym produktem spożywczym, który zawiera tłuszcz albo białko, indeks glikemiczny bardzo mocno spada, wchłanianie się spowalnia, w związku z powyższym indeks glikemiczny nie jest problemem. Czyli możesz jeść. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.